Długo czekałeś na start w wymarzonym UFC? Czujesz już te emocje przed zbliżającą się walką? Już pomału tak, zaczynam czuć, ale na razie bardziej skupiam się na diecie i na trzymaniu wagi i bardziej to mam w głowie niż właśnie samą walkę. Te emocje dopiero pewnie przyjdą na ważeniu albo zaraz po, jak już zjem i wtedy właśnie już będę już myślał tylko i wyłącznie o walce. No brawo, czyli szykujemy się od strony chemicznej, a psychika zostaje na później. Myślisz, że presja będzie większa niż przed startami na KSW? Co, nie wydaje mi się, bo już mam na tyle walk i amatorskich, i zawodowych, że sobie z tym poradzę, tak? Że już wiem, jak do podchodzić, jak walczyć z tą presją i po prostu będę sobą w walce. Super. Większość swoich walk stoczyłeś w Polsce, głównie na galach KSW. Ostatni raz za granicą walczyłeś w Rosji w 2012 roku. Czy walka na obcym terenie, gdzie będziesz miał przeciw sobie publikę, może w jakikolwiek sposób wpływać na ciebie negatywnie? Czy to się w ogóle nie rusza? Nie ruszam. Ja do tego podchodzę trochę inaczej. Tak, potrafię się wyłączyć i skupić właśnie na samej walce. Miałem dużo startów za granicą w amatorstwie. Tak, jeździłem po świecie i walczyłem w różnych krajach, na różnych kontynentach, także nie jest to dla mnie jakaś nowość. Ja wchodzę do ringu, wtedy jestem tylko ja i przeciwnik i tak do tego podchodzę, tak też będzie. Czyli wręcz te wizyty na obcym terenie ci pomogły przed tymi startami? No na pewno, bo to, wiesz, jak zaczynałem, no to każda nowa sytuacja była dla mnie stresująca, teraz już nie, no teraz to jest, dla mnie walka jest tak jak rano dla każdego człowieka, to, że się wstaje i myje zęby, to jest dla mnie to samo. Mi to sprawia przyjemność, ja to lubię, ja to kocham robić i ja tego nie robię, bo muszę, tylko bo chcę i to jest ta różnica, że a po prostu chcę tam być, tak? Chcę walczyć, chcę zadać cios, chcę przyjąć cios i to mi sprawia przyjemność, także czym się mam stresować, przed czymś, co lubię, tak? Rozumiem, że porównanie jest niesamowite. Dla niektórych walką jest umycie zębów, dla ciebie walką jest zadanie komuś ciosu i położenie na matę. Chodzi mi jakby o, wiesz, o przenoście, tak? Że to jest dla mnie tak normalne i codzienne, tak? Jak dla każdego człowieka codziennym normalną rzeczą jest umycie zębów, dla mnie stała się walka też czymś normalnym, tak? Walka w oktagonie sportowa. Podziwiam takich fighterów. Przez pierwszą połowę roku, zaraz po walce z Goranem Relicewem, zrehabilitowałeś kolano po operacji rekonstrukcji więzadła. Czy to kolano już na 100% sprawne? Tak, dzięki właśnie odpowiedniej ekipie i pomocy CRS-u tutaj warszawskiego. To kolano jest 100% sprawne, nie odczuwam nic. Jest pięknie po prostu. No jest jakby nowe kolano po prostu, wiesz, mam nową część. No. Nie ma to jak na fajterze, leczy się błyskawicznie. Znaczy nie, musiałem przejść tą samą drogę, co każdy zwykły śmiertelnik, być może z większym jakby naciskiem na sport, w którym ja się tak, który trenuję, tak? Ale każdy, kto jest po zerwaniu, musi przejść tą samą drogę. Ale było szybciej? Nie, było tak, jak miało być. Ja już drugi raz przychodziłem, bo kiedyś miałem prawe, teraz lewe, także pół roku rehabilitacji, ponad pół roku, no i po tym pół roku praktycznie możesz robić wszystko tak, jak przed operacją na 100%. Ekstra. Twoim rywalem będzie Szwed, Iri Latifi, który ma już za sobą 3 walki w UFC. Zadowolony jesteś z tego wyboru na twojego rywala? Ja nigdy nie narzekam na rywali i zawsze przyjmuję tą propozycję, którą dostaję, także czy będę zadowolony, to się okaże po walce. Super podejście. Pewnie analizowałeś już swojego rywala, jakie są jego mocne i słabe strony. Czy w ogóle może ci sprawić jakąś trudność? Wiesz co, tak, no jest rozpracowany, powiedzmy, jest rozłożony na części pierwsze. Wiem, gdzie są jego słabe strony, wiem, gdzie ja się czuję mocniej. Wydaje mi się, gdzie on będzie jakby szukał swojej taktyki, swoich sił. Ale to jest, wiesz, walka wszystko zweryfikuje, bo ja mam jakiś plan, który może przy pierwszej akcji jakby, wiesz, lec w gruzach, także mam też przygotowane jakieś plany awaryjne, gdyby ten główny na przykład się nie udał, tak? Także no, walka wszystko weryfikuje. No on jest mniejszy, w sensie wzrostem jest mniejszy ode mnie dużo, ale jest bardziej kręty, bardziej zbudowany, tak? Czyli ja będę starał się właśnie wykorzystać zasięg rąk, zasięg nóg. On pewnie będzie starał się klinczować, no ale wszystko zweryfikuje oktagon. Czyli rozumiem, nie będziesz dawał się podejść? No, będę próbował. Ja na czas przygotowań wybrałeś klub Anko z Zapasy Poznań. Jak ci się pracuje z trenerem Andrzejem Kościelskim? Znaczy nie na czas jakby przygotowań, tylko jakby zmieniłem barwy na ten klub i już jestem stałym członkiem i to jest już mój klub. Przeprowadziłem się do Poznania. Teraz jest jakby gościnie tutaj w Warszawie, w Anko z Zapasy Warszawa zresztą. Bardzo mi się dobrze pracuje. Uważam, że to był strzał w dziesiątkę ten wybór. Forma jest mega zajebista na ten moment, także
Także no nie wydaje mi się, że mogłem zrobić lepszy krok w tym momencie niż właśnie wybór tego klubu. Tam jest taki skład, taka ekipa, że nie trzeba nigdzie wyjeżdżać za granicę, żeby trenować. Wszystkiego właśnie dopilnuje trener, spina wszystko w całość i jest po prostu zajebiście. Czy rozumiesz, że już na stałe wybrany klub poznański, a czy rozważasz na przykład dłuższe przygotowanie prowadzone za granicą, Stany Zjednoczone? Wiesz co, nie wykluczam takiej możliwości, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy wszystko, czego potrzebuję, znalazłem w Poznaniu i nie muszę na razie nigdzie wyjeżdżać, ale kto wie. Stolica Wielkopolski zagwarantowała jednak dobre przygotowanie. Tak, tak. Za to już mogę w tym momencie dziękować. Ale po walce będą takie. Kto był twoim najcięższym sparring partnerem podczas przygotowań? Kto ci najbardziej dał w kość? Wiesz co, no dużo było tych sparring partnerów. Praktycznie każdy robił wszystko, co mógł, żeby mi obciążyć, za co im dziękuję. Wiesz, Karol Bedow, Artur Głowski, Tomek Kondraciuk, Krzysztof Jotko, jak nas odwiedzał, Borys Mańkowski, lżejsza kategoria, ale naprawdę też złapać tego chłopaka to jest praktycznie niemożliwe. Także naprawdę dużo tych chłopaków było i każdy stawiał taki opór, że się musiał naprawdę dużo napracować, żeby... No, żeby nie dać siebie trafić, a trafić ich. No, widzieliśmy to na tym treningu, który przed chwilą zaprezentowałeś. No, ja jestem pod wrażeniem. Sądzę, że kibice już się nie mogą doczekać twojego startu. No, ja też się go nie mogę doczekać, także czekamy razem. Razem z tobą na tej gali debiutuje Marcin Badel, a drugą walkę ma Krzysiek Jotko. Zastanawiam się, czy w takiej sytuacji kontaktujecie się z sobą razem i motywujecie wspólnie do tego występu. Walczycie osobno, albo sporo czasu chyba spędzacie razem poza występem? To znaczy tak, z Marcinem Manem tak jakoś kontaktu bliższego nie ma, znamy się, ale jak nie dzwonimy do siebie. Krzysiek przyjeżdża do nas do Poznania trenować, wiem, że teraz też jest w Poznaniu, także na pewno jak już będziemy w Szwecji razem, to będziemy się trzymać razem, bo wiadomo i oni i ja mam wagę do zrobienia, także będziemy się w tym wspierać i motywować, także nie jesteśmy wrogami, jesteśmy kolegami, przyjaciółmi i trenujemy razem na co dzień, czy od czasu do czasu, także na pewno będzie nam raźniej. Tak. To ja mógłbym tylko trzymać kciuki za ciebie i z wspaniałej walki życzyć, więc mogę podziękować za ten krótki wywiad i podziękować za tą prezentację w oktagonie z tak blisko. Naprawdę wrażenie jest niesamowite i mogę tylko zachęcić tych kibiców, którzy będą przy oktagonie jak najbliżej, bo będzie się działo. No, będzie się działo na pewno, też dziękuję i pozdrawiam wszystkich i zachęcam do oglądania mojej walki.